naszemu najlepszemu Ojcu, przedstawmy prośby Kościoła, świata i nas samych. Każde dzieło Boże potrzebuje trudności, krzyża i cierpienia, by dojrzewać tak samo, jak zielony owoc potrzebuje słońca. Panie, niech Kościół ożywiony tchnieniem Ducha Świętego i umocniony Jego mocą niesie nadzieję Ewangelii zagubionemu sercu człowieka. Ciebie prosimy. Zbawić dusze, prowadzić je do Chrystusa, dać im poznać nieskończoną dobroć serca Jezusowego. Oto ideał. Naszą modlitwą, Panie, ogarniamy Ojca Świętego Benedykta XVI, obecnego wśród nas pasterza naszej diecezji, księdza arcybiskupa Władysława Ziółka i wszystkich kapłanów. Niech dla świata będą znakiem Twojej obecności i miłosierdzia. Ciebie prosimy. Jesteś nieśmiertelna, Ojczyzna ukochana, Polsko moja. Nieśmiertelna przez miłość, którą żywią ku Tobie Twoje dzieci. Panie, niech nasz naród, który poprzez wieki doświadczał Twojej przymożnej opieki, kroczy drogą prawdy i dobra. Ciebie prosimy. Dobrocią przezwyciężysz wszystkie trudności. Znajdziesz drogę do każdego serca. Z wielką wdzięcznością patrzymy dziś na dzieło świętej Urszuli oraz 90 lat obecności naszego zgromadzenia w archidiecezji łódzkiej. Na trud miłości, moc modlitwy i wytrwałość w cierpieniu. Panie, pokornie i z ufnością błagamy o nowe powołania i Twoje błogosławieństwo. Ciebie prosimy. Kochać bliźniego to znaczy chcieć dać mu szczęście, rozjaśnić życie. Panie, w naszych działaniach apostolskich i modlitwie obejmujemy dzieci, młodzież i najbardziej potrzebujących. Bądź światłem w ich codziennych wyborach. Prowadź ku pięknej miłości. Ciebie prosimy. Krzyż jest najpewniejszą drogą do nieba, dowodem Bożej miłości ku nam. Panie, niech zmarły nasze siostry, zmarli z naszych rodzin oraz wszyscy nasi podopieczni, przez Twój krzyż i zmartwychwstanie odpoczywają w pokoju wiecznym. Ciebie prosimy. Miłość ma dodawać odwagi i odbierać wszelki przymus. Panie, na wzór świętej Urszuli uwolnij nas od lęku i egoizmu. Niech miłość i wiara coraz pełniej stają się motywem naszych działań. Niech przemieniają nas, nasze rodziny i wspólnoty. Ciebie prosimy. Ojcze, pełen miłosierdzia, pragniemy za przykładem świętej Urszuli przyczynić się do zbawienia naszych bliźnich i otwierać serce na Twoje miłosierdzie. Wysłuchaj naszej modlitwy i przyjdź nam z pomocą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.